Podlaski Fundusz Rozwoju. Jesteśmy po to, byś ty mógł realizować swoje marzenia, tworzyć nowe miejsca pracy, inwestować, rozwijać się i prowadzić dochodowe przedsiębiorstwo. Podlaski Fundusz Rozwoju to marka sama w sobie. Przekonaj się o tym osobiście. www.pfr.org.pl. Podlaski Fundusz Rozwoju. Zawsze do twojej dyspozycji. $4,650,000. Co najmniej tyle oczekuje miasto i Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa od potencjalnego nabywcy nieruchomości przy ulicy Sejneńskiej 13. Łącznie są to 4 działki gruntu położone w niezwykle atrakcyjnej lokalizacji. Oprócz gmachu dawnego NBP, a także biura paszportowego i do niedawna zastępczej siedziby filii ratusza, znajdują się tutaj garaże i śmietnik, a w gruncie sieci sanitarna, deszczowa, wodociągowa, energetyczna i telekomunikacyjna. To własność miasta. Pozostałe 3 skrawki gruntu należą do Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Spółdzielcza część obciążona jest służebnością przesyłu. Przyszły nabywca zobowiązany będzie również respektować umowy najmu na lokale należące do spółdzielni, jednakże będzie miał prawo ich wypowiedzenia lub rozwiązania za porozumieniem stron z 3-miesięcznym terminem ich rozwiązania. Z treści ogłoszenia wynika, że możliwe będzie wyburzenie zabudowy. Z uwagi na lokalizację nieruchomość jest atrakcyjnym punktem, ale cena też nie jest mała. W przeliczeniu na metr kwadratowy to ponad 1766 zł. Przetarg ustny zaplanowano na 26 września. By wziąć w nim udział, konieczne jest wpłacenie wadium, którego wartość określono na 500 000 zł. Jeśli ewentualny zwycięzca przetargu zrezygnuje z transakcji, wadium to przepadnie, informuje ratusz w ogłoszeniu. Według miejscowego planu zagospodarowania nieruchomość to teren śródmiejskiej, wielorodzinnej zabudowy mieszkalnej z usługami, przy czym jedna z działek w niewielkiej części jest również przewidziana na parking. Teren, co istotne, objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej.